tym filmie zejdziemy do najciemniejszego miejsca w Minecrafcie. Odkryjemy serię przestępstw popełnionych przez właściciela jednego z polskich serwerów, którego ofiarami padali jego własni gracze. Ujawnimy szokujące kulisy kradzieży kont Minecraft Premium, które wstrząsnął polską społecznością multiplayer. Ten film na zawsze zmieni oblicze polskich serwerów Minecraft. Plan zdobycia nawet 200 kont premium dziennie. Gdy ofiara wprowadzała kod weryfikacyjny, traciła dostęp do swojego konta. Który byłby polskim czarnym rynkiem kont Minecraft Premium, które ten ukradł. Podszywającą się pod istniejącą rządową aplikację. Masz nagraną tą autoryzację? W sensie... Ej, dostęp bana. Dostęp do IP dużych ilości graczy. Nawet jak sam pisze, topki na Anarchii GG. Bo taki ziomek, którego on zastraszał. Chciano podszyć się pod adminów jednego z największych polskich serwerów. Serwer MC Vision to jeden z największych polskich serwerów w trybie Duels, z przeciętną liczbą około 200 graczy online. Jednym z właścicieli serwera jest osoba o pseudonimie Necek, która jak się okazuje wykorzystuje swoją pozycję do prowadzenia nielegalnej działalności w społeczności Minecrafta. Jego działania obejmują kradzieże kont Minecraft Premium oraz ataki DDoS na graczy. Necek także próbował opracować aplikację do fałszowania dokumentów, co stanowi poważne naruszenie polskiego prawa. Zanim zaczniemy, warto zacytować słowa samego Necka, który bez skrupułów stwierdził: ludzie coś pierdolą, ale nigdy nie udowadniają. Więc patrzcie teraz i jak zawsze zapnijcie pasy. Necek prowadził serwer Discord Skyblock Community. Serwer był tworem podszywającym się pod prawdziwego Hypixela, który posiada serwery Discord dla konkretnych podspołeczności, na przykład Skywars. Dla wiarygodności administrator zakupił kilka tysięcy fałszywych członków serwera, aby stworzyć iluzję autentyczności. Następnie wykorzystał specjalnie zaprogramowanego bota, który po wpisaniu niku i adresu e-mail wysyłał kod weryfikacyjny od Microsoftu. Bot rzekomo miał łączyć konto Microsoft zawierającym Minecraft kontem Discord na serwerze, tak jak na prawdziwym Discordzie Hypixela. Gdy ofiara wprowadzała kod weryfikacyjny, traciła dostęp do swojego konta. Plany Necka obejmowały także stworzenie kolejnych fałszywych serwerów w Discord, tym razem podszywając się pod polskie serwery takie jak Mindstar czy Craftplay. Jednak w tamtej chwili nie posiadał funduszy na zakupienie fałszywych memberów, więc plan legł w gruzach. W kwestii Mindstara planowano utworzenie Discorda, na którym przy użyciu fałszywych kont, podając się pod administrację serwera Mindstar, chciano podszyć się pod adminów jednego z największych polskich serwerów. Planowano zakupienie tam aż 20 tysięcy Discordowych memberów, by serwer Discord wyglądał na prawdziwy. Planowano także utworzenie serwerów podszywających się m.in. pod serwer Craftplay, jednak link do Discorda, który by pasował, był już zajęty. Prawdopodobnie utworzono także serwer podszywający się pod rapy, z linkiem kończącym się na rapy.pl, gdyż samo słowo rapy było zajęte. Jeden ze sprawców bał się jednak konsekwencji, zaczyny takie jak podszywanie się lub szkoda na niekorzyść firmy. I obaj mieli wszystko przeprowadzać na fałszywych kontach, tak by nikt nigdy niczego się nie dowiedział. Współpracownik administratora MC Vision chwalił się kradzieżą konta premium z wartościowymi itemami na Anarchii GG, a sam Necek jedno z kont sprzedał na rosyjskim forum za 10 zł. Oto jak wyglądało to od środka. Bot podawał pełne dane konta Minecraft Premium, co dawało pełną kontrolę nad nim Neckowi. W pewnym momencie na ogłoszeniach dało się nawet zauważyć prawdziwe konto Necka, tylko pod serwerowym pseudonimem The Viking. Kiedy Necek zorientował się, że coraz więcej osób wie o jego działaniach, o czym nawet pisał, usunął wiadomość odpowiedzialną za kradzież kont i ogłosił, że serwer Discord jest nieaktywny. Po uruchomieniu ticketa serwerowego można było jednak zobaczyć, że dostęp do niego miała również właśnie fałszywa tożsamość Necka, The Viking. Widoczność czatu ticketa przez jego konto była ukryta. Necek nie spodziewał się jednak, że gdy zostanie oznaczony, będzie można zobaczyć, że także on ma dostęp do kanału ticketa. A tak, tak dlatego nie ma. Ody jest Necek Dev. Necek Dev. Nie ma teraz nic. Make ticket. Jej ticket. Pinguj Necek Dev po prostu i kliknij na niego. Pinguj i kliknij na niego. No jest. Tak, spinguj go i wyślij wiadomość, kliknij na jego profil. I patrz. I to jest. O, Root tak. MC Vision. No. I ten link co wysłałem. Dołączono kliknij. Okej, dobra, zajebiście. Po zrobieniu tego ewidentnie spanikował. Jak najszybciej zbanował mnie na serwerze, co widoczne jest na nagraniach, które na szczęście zrobiliśmy. No, Hypixel Skyblock Community, tylko może inna nazwa nawet zmieniona. Jest. Jest, to jest mega duży Discord, to jest jeden z takich najbardziej znanych. Nie od modu, cześć. A masz nagraną tą autoryzację? W sensie... Ej, dostałem bana! To ja wbijam.
Po sekundę temu wyłączyłem nagrywanie. Były wspólnik Necka miał także plan zdobycia nawet 200 kont premium dziennie. Jednak nie mamy informacji, czy pojawiły się jakiekolwiek dalsze wiadomości na ten temat. W dalszej konwersacji Neck pisze o stworzeniu marketplace'u, który byłby polskim czarnym rynkiem kont Minecraft Premium, które ten ukradł. I ten człowiek bezczelnie potrafi określać się Money Enjoyerem, co świadczy o jego ogromnej bezkarności. W trakcie produkcji materiału zauważyliśmy, że serwer Hypixel Skyblock zaczął działać ponownie. Jednak już bez głównego konta Necka, a jedynie z tym fałszywy. Ciekawe, że rzekomo prawdziwy administrator Hypixela gra także na MC Vision. MC Vision ogłosiło także współpracę z Federklientem. Po przedstawieniu materiału dowodowego na admina MC Vision przedstawicielowi Federklienta, współpraca została zerwana. Po tym wydarzeniu drugi admin serwera napisał do jednego z zaangażowanych w śledztwo, że myślał, że są oni kolegami. A Necek stracił rolę Ruta na Discordzie MC Vision. Ciekawe, że Necek utracił rolę dopiero w październiku, podczas gdy reszta administracji wiedziała coś już we wrześniu, miesiąc przed wydarzeniami. Ale to skąd miałeś jego hajpidem go wyciąć? Z puszki Pandory. Ty, ja sobie teraz nie przypomniało, to chyba Necek mówił coś, że bierze z MC Vision. Necek, jeden z właścicieli serwera MC Vision, wielokrotnie przeprowadzał ataki DDoS. Zarówno na konkurencyjne serwery i ich graczy, jak i na własnych użytkowników. Na YouTube pojawił się film zatytułowany Przyłapałem DDoSera, w którym ukazano, jak gracz po zabiciu użytkownika o niku HappyNation88 stał się ofiarą ataku DDoS. Atak ten spowodował, że gracz został wyrzucony z serwera, co skutkowało tak zwanym combat logoutem i utratą wszystkich przedmiotów. Patrzę. Zabijam ziomka. I patrzę czat. Broch! No patrz i wyciął mnie! Nie no, no backupa chcę. Wejdź po backupu, przecież ci dadzą. Jednak nie zgadniecie, kim jest ten niepozorny Alex. Na jednym ze screenów widać stream Necka, grającego na koncie, które było użyte do ataku DDoS. Jest to niepodważalny dowód na to, że Neck nie tylko atakował graczy serwerów takich jak AnarchiaGG, ale także własnych użytkowników, używając fałszywych kont, gdyż gracz, który padł ofiarą Necka, był także graczem serwera MC Vision. Kiedy ofiara skonfrontowała Necka, ten odpowiedział w sposób, który można uznać za groźbę, pisząc, że ma nadzieję, że spotkają się na tegorocznym PGA. W rozmowie z byłym współpracownikiem Necka pojawiły się także informacje, że ten kilkukrotnie zastraszał i przeprowadzał ataki DDoS na jedną z ofiar, doprowadzając ją do takiego stanu, że była zmuszona do stworzenia filmiku promującego MC Vision, aby Necek przestał ją nękać atakami cybernetycznymi. Lubię lody. Bo był taki ziomek, którego on zastraszał i go wyjebnęła to 3 razy na anarchii i go zastraszał i ten ziomek nagrał TikToka, że kochałem MC Vision, żeby wbijać tam. Żeby mu na to nie mówił. Na kanale Necka pojawił się nawet film, w którym ofiara DDoSa z jego strony zachęca do grania na MC Vision. Stary, jak chcesz być tak dobry jak ja, to musisz trenować na tak dobrym serwerze jak mcvision.pl. Naprawdę? Dobra, wbijam to. Właśnie dla was przygotowaliśmy darmową rangę Vision na aż 3 dni. Wystarczy, że wejdziesz na serwer i wpiszesz pod TikTok. To tyle, widzimy się na mcvision.pl. Necek, także jako właściciel najlepszego serwera Duels, pisał, że dzięki swojemu serwerowi ma dostęp do IP dużych ilości graczy. Nawet jak sam pisze, topki na AnarchiGG. Oraz w dalszym ciągu pisze, że jest cały czas online, by przeprowadzić atak DDoS na zlecenie. Warto zaznaczyć, że na serwerze grali znani youtuberzy, tacy jak Zeftis czy Piachu, więc ich adresy IP także są w rękach DDoSera. Głównym współpracownikiem Necka był użytkownik o niku Jezior. Ten związek zaczął się od kontaktu Necka z Jeziorem w celu zdobycia hasła do streserki, czyli maszynki do DDoSów. Necek potrzebował jej do ataków DDoS na graczy GTA RP, którzy go denerwowali. Później jeden drugiemu wysłał nawet hasło do konta do streserki. Sam Necek jako prawilny gracz anarchii wielokrotnie nagrywał i streamował same ataki DDoS. Jednak kiedy został właścicielem MC Vision, a coraz więcej osób zaczęło wypominać mu te działania, filmy zostały usunięte. Część osób, która wiedziała o jego działalności, obawiała się zemsty w postaci ataków DDoS oraz problemów z DDoSerem. Pizda. Tu biję to najpiś MC Vision? Nie, no dobra. Ja tego nie powiedziałem. Ale to skąd miałeś jego hajpidem go wyciąć? Z puszki Pandory. Ty, ja sobie teraz nie przypomniało, to chyba Necek mówił coś, że bierze z MC Vision. Czekaj, ja mogę teraz kolejną osobę ogarnąć. Czy byłeś wyciągnięty przez Necka, gdy posiadasz zmienne IP? Ja nie jestem pewien, bo się boję, że dostanę zemstę, jak się przyznam. Ale ja nie wiem. Już nie przyznaję. Nie przyznajesz zemstę, tak? Nie. Czekaj, Necek, zmutuj się. Ale możesz się przyznać. Ja się boję, powiem, boisz, ale... Ale się słyszy, nie słyszy, nie słyszy. No, możliwe, bo jest to bardzo prawdopodobne. Necek wielokrotnie tłumaczył, że IP, których używał w DDoSach, pochodziły z wycieku serwera MC Styles. A czemu napisałeś, jakby nie chciał wycinać kogoś, to pisz?
Ancestless, panie kolego. Zaprzeczę temu fakt, że osoby, które DDoS-ował, miały zmienne IP, zmienione już po wycieku z MC Styles. IP z tamtego wycieku po prostu nie było adresem IP ofiary w chwili otrzymania DDoS-a, więc nieznane jest to, skąd Necek miał owe adresy IP. Faktem jest jednak to, że wielokrotny DDoS-er ma dostęp do IP wielu graczy własnego serwera, chociażby dzięki konsoli. Necek na zlecenie Jeziora wielokrotnie, nawet dla głupiego sprawdzania, DDoS-ował graczy Anarchia GG. Na czego dowód widzicie wszystkie znane zlecenia współpracownika Necka na DDoS-owanie, wycinanie adresów IP ludzi na strefie AFK lub konkretnych graczy po prostu z dobrym ekwipunkiem. Necek także często odnosił się bez jakiegokolwiek szacunku do swoich kolegów, którzy tworzyli z nim serwer MC Vision, wyzywając ich m.in. od celi za to, że ci nie pozwalają mu rozdawać płatnych rank. Wielu z was zna pewnie przykłady nieuczciwych zagrywek konkurujących serwerów. Jednak to, jak robił to Necek, przechodzi ludzkie pojęcie. Necek jakiś czas temu opublikował film, w którym pokazuje swoją świetną modyfikację na zmianę działania item frame'ów. Siema, potencjał z Anarchii. Dzisiaj wam pokażę najnowszego, najlepszego i w ogóle super moda. Po prostu jest to anti-item frame, że nie włożysz tutaj, klikasz no i nie włożysz. Cokolwiek bym próbował, nie włożę. Jest to dobre, bo cię w trapie nie strapują. Pozdro. Mod, dzięki któremu nie włożysz swojego miecza do item frame'a oraz pozwala on cykać perełkę przez item frame'y właśnie. Mod powstał przy współpracy z allcred123.pl i to u niego na Discordzie jest dostępny ten mod. Jednak pierwotnie utworzona, nieopublikowana wersja moda zawierała mroczniejszy zamysł niż samą zmianę item frame. Pierwotna wersja moda podmieniała w plikach Minecrafta IP serwerów Duels, takie jak konkurencyjne Hyperium lub MC Styles, na IP MC Vision, zmieniając także nazwy na najlepszy polski serwer Duels. W chwili, gdy wypominano mu to w sekcji komentarzy, ten zaczynał wyzywać komentujących bez jakiejkolwiek logicznej argumentacji. Kolejnym przykładem nieuczciwej i obrzydliwej konkurencji było to, jak Necek planował coś na konkurencyjny serwer, czyli BoltMC, aktualnie Hyperium, ponieważ ten był podobno słabo zabezpieczony. BoltMC padało także ofiarą ataków DDoS ze strony właściciela MC Vision, który śmiał się z tego, że serwer padł po jednym ataku z bardzo mocnej maszyny. Mod na item frame nie był ostatnią rzeczą, którą chciał napisać Necek. Następną była aplikacja stworzona do podrabiania dokumentów, podszywającą się pod istniejącą rządową aplikację. Nie przesłyszeliście się. W Polsce istnieje aplikacja mObywatel, która umożliwia posiadanie elektronicznej wersji dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna i studencka i inne. W większości polskich sklepów, chcąc kupić produkty dostępne od 18 roku życia, takie jak np. alkohol lub papierosy, można okazać dowód w formie elektronicznej za pomocą aplikacji mObywatel. Administrator MC Vision chciał stworzyć fałszywą wersję rządowej aplikacji, aby umożliwić podrabianie dokumentów takich jak dowód osobisty, co miało ułatwić osobom niepełnoletnim dostęp do produktów dostępnych tylko dla dorosłych. Co więcej, planował rozpowszechnić tę aplikację w zamian za reakcję na Discordzie. Podrabianie dokumentów, w tym dowodu osobistego, jest w Polsce nielegalne i podlega karze na mocy polskiego prawa. Zgodnie z Konstytucją RP, Kodeksem Karnym, takie działania naruszają przepisy o ochronie dokumentów tożsamości i mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej. Artykuł 270 Kodeksu Karnego mówi, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument albo takiego dokumentu, jaka autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w paragrafie pierwszym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W związku z tym planowanie stworzenia fałszywej rządowej aplikacji, która umożliwiłaby podrabianie dokumentów jak dowód osobisty, byłoby bezpośrednim naruszeniem prawa i mogłoby skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi dla administratora MC Vision. Cały materiał ujawniający mroczną stronę polskich serwerów Minecraft, a szczególnie nielegalne działanie jednego z właścicieli serwera MC Vision, łamie zmowę milczenia spowodowaną strachem przed jego aktywnością. Jest to bardzo podobna sytuacja do omawianej poprzednio afery Igrzysk Śmierci. Działania Necka stanowią zagrożenie w szczególności dla dzieci, które są szczególnie podatne na tego typu oszustwa. Serwery, pod które chciano się podszyć, takie jak Rapy czy Mindstar, mają przeważnie bardzo młodych graczy, nie mówiąc o Hypixelu, którego zasięg jest ogólnoświatowy. To właśnie ta podatność najmłodszych użytkowników sprawia, że tego typu działania są tak przerażające. Trafiają do tych, którzy nie są jeszcze w pełni świadomi zagrożeń w sieci. To, że te przestępstwa odbywają się w grze dla dzieci, jest szczególnie niepokojące. Manipulacja i oszukiwanie młodszych graczy pokazuje, jak bezwzględni mogą być cyberprzestępcy, wykorzystując ich ufność i niewiedzę. Necek wykorzystał zaufanie graczy do prowadzenia nielegalnej działalności. Ważne jest to, abyśmy wspólnie zareagowali i nagłośnili tą sprawę, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości, aby sposoby kradzieży kont Minecraft Premium były coraz bardziej rozpoznawalne, szczególnie przez młodszych odbiorców. Bądźcie świadomi zagrożeń, które czyhają na was w sieci. Na przyszłość unikajcie podawania tak wrażliwych
wrażliwych danych w niezweryfikowanych miejscach oraz przed grą na jakich serwerach, postarajcie się o upewnienie, czy jest on bezpieczny. Dziękujemy całej społeczności za tak ogromne wsparcie w ujawnianiu kolejnych przestępstw oraz za to, że razem stajemy w obronie tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Liczymy na waszą pomoc również w tej sprawie, gdyż wiem, że następne dni po publikacji tego filmu nie będą należały do najłatwiejszych. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw komentarz o treści kradzież.